Kochani, zbliża się 31. Międzynarodowy Festiwal Święto Dzieci Gór. Od 21 do 27 lipca zapraszamy do Nowego Sącza na koncerty, warsztaty, kiermasze, rękodzieła i wystawy. Festiwal zagości również w Krynicy Zdroju, Limanowej, Ludźmierzu, w Krakowie i Szczawnicy. Szczegóły na stronie festiwalu. Do zobaczenia! Zapraszam Małopolskie Centrum Kultury Soku w Nowym Sączu. Dzień dobry Państwu, spotykamy się w związku z konferencją 31. Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych Święto Dzieci Gór w Nowym Sączu. To trzecie święto na Sądecczyźnie po Bożym Narodzeniu i Wielkiej Nocy. Jeden z największych festiwali zarówno w Europie, jak i na świecie. Ja powiem kilka słów o tym, jak będzie wyglądało dla widowni Święto Dzieci Gór. 31 już i zaczynamy zgodnie z tradycją. Wszystko się odbywa w ostatni pełny lipcowy tydzień, czyli pełny, czyli taki, który w całości mieści się w lipcu. W tym roku to wypada, że zaczynamy w niedzielę 21 lipca o godzinie 14 na rynku w Nowym Sączu. Będzie uroczyste przywitanie, przekazanie kluczy do miasta i tak zaczniemy, a później o 19 msza festiwalowa w Bazylice Świętej Małgorzaty. Zgodnie z tradycją zaczynamy wspólnie modlitwą. Po mszy świętej korowód festiwalowy przejdzie na rynek sądecki i na rynku będziemy zaczynać koncertem inauguracyjnym. Poniedziałek to już będzie pierwszy dzień narodowy, 22 lipca i zaczynamy od dnia węgiersko-lachowskiego. Będzie zespół Specz z Węgier i Niskowioki, gospodarz tegorocznego Święta Dzieci Gór. Potem kolejne dni narodowe, 23 lipca, wtorek, to dzień kostarykańsko-gorczański. Będzie zespół z Kartago, z Kostaryki i z Zasadnego, taka para. Kolejna para to jest para czesko-podhalańska i to 24 lipca. Uherskie Hradiszte i Mali Wierchowanie z Bukowiny. 25 lipca to będzie dzień kolumbijsko-pogórzański. Będzie zespół z Kolumbii i Mali Lipniczanie będą im towarzyszyć, a piątkowa para to para macedońsko-babiogórska. Zespół z Macedonii i z Byrcocek z Juszczyda. Festiwal zakończy się w sobotę o 18:00 koncertem finałowym w amfiteatrze i wszystkie główne koncerty dni festiwalowych, koncerty par narodowych będą oczywiście odbywać się w amfiteatrze, za którego udostępnienie nieodpłatne dziękujemy władzom miasta. Szanowni Państwo, codziennie kalendarz będzie wyglądał tak. O godzinie 11:00 prezentacje par z dnia 11:00 miały być prezentacje 11:00. Par dni narodowych na rynku. 11:30 animacje przygotowane też dla tych, którzy chcieliby uczestniczyć troszkę bardziej intensywnie w festiwalu. To wszystko na rynku w Nowym Sączu, a koncerty codziennie w amfiteatrze o godzinie 18:00. Zgodnie z tradycją Święta Dzieci Gór będą działały też estrady poza Nowym Sączem. Przez cały tydzień wieczorem będziemy w Krynicy. Chyba to już będzie stanie się, prawda, w muszli koncertowej, z tego co wiemy, tak. Tam mamy gościć festiwalowo, więc będzie też super zaprezentować się mógł nowy obiekt. Poza tym festiwalowe sceny będą jeszcze w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. To jest taka nowość, jeszcze nie byliśmy w tym miejscu ze sceną, ale myślę, że będzie to ciekawe przeżycie, tym bardziej, że uczestnicy festiwalu dzięki uprzejmości dyrekcji muzeum będą mogli zwiedzać też całą ekspozycję tegoż muzeum. Scena kolejna plenerowa będzie w Ludźmierzu przy siedzibie Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich.
Kolejna w Limanowej w Parku Miejskim i w Szczawnicy na Placu Dietla. Także Święto Dzieci Gór będzie w dużej części Małopolski, jeszcze nie w całej, ale myślę, że kiedyś to osiągniemy. W każdym razie no naprawdę będzie nas widać, będzie nas słychać i mam nadzieję, będzie to wspaniały czas przede wszystkim dla tych młodych ludzi, którzy tutaj do nas przyjeżdżają z różnych kontynentów naszego globu. Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie, wszystkich znamienitych gości. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny możemy spotkać się w tej niezwykłej przestrzeni ziemi nowosądeckiej i porozmawiać o tym ważnym wydarzeniu, które jest ważnym wydarzeniem dla województwa małopolskiego. Województwo małopolskie jako organizator naszej instytucji kultury Małopolskiego Centrum Kultury Sokół zabezpieczyło środki finansowe i w planie finansowym na 30 czerwca, to są takie ostatnie dane, instytucja ma zabezpieczone 1 550 000 zł na koszty pośrednie i bezpośrednie. To jest bardzo ważne zadanie, gdyż w momencie, kiedy my dzisiaj rozpoczynamy festiwal, możemy powiedzieć, że go inaugurujemy, to gdy on będzie kończony 27 lipca, już cały zespół będzie pracował nad kolejną edycją. Więc stąd, Szanowni Państwo, koszty pośrednie i taka kwota tegoż festiwalu. I jest to bardzo ważne zadanie, także od razu, od samego początku Departament Kultury rekomenduje środki finansowe na to zadanie. Też bardzo się cieszę, że w ramach Małopolskiego Centrum Kultury Sokół mamy to drugie płuco, tak? Takie drugie skrzydło anioła, które opiekuje się naszą regionalną i tradycyjną kulturą. I to jest właśnie Ludźmierz, że w Ludźmierzu może być ta scena. I jest to, myślę, taka nowa karta w święcie Dzieci Gór. Ta 31. edycja jest tą taką nową odsłoną i takim wędrowaniem. I Szanowni Państwo, ci młodzi, cudowni ludzie, którzy właśnie dzieci będą się dzielić tą kulturą, tą radością, tym optymizmem, tą energią, oni przywędrują do nas, a z nami będą wędrować po Małopolsce. I mam nadzieję, że jak pan dyrektor zaznaczył, że i Muzeum Lotnictwa włączyło się w te działania w tym roku, także to partnerstwo z roku na rok będzie się rozszerzać. I w końcu mamy 25 instytucji kultury województwa małopolskiego, więc Szanowni Państwo, tych scen do zagospodarowania na pewno będzie dużo, a jest to też ważne z punktu widzenia promocji i Małopolski, i Święta Dzieci Gór, że to Święto Dzieci Gór też będzie wychodzić do innych Małopolan, że nie tylko nowosądeczanie i turyści, którzy przejeżdżają do tego pięknego miasta, będą mieli okazję obejrzenia, zachwycenia się, zakosztowania tych wspaniałych kultur, ale też, że te kultury wyjdą dalej, by reszta Małopolan i gości, którzy odwiedzają Małopolskę, mogli właśnie zobaczyć to, a potem przyjechać do macierzy, właśnie tutaj, do Nowego Sącza. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. W pierwszej kolejności serdecznie dziękuję organizatorom za włączenie miasta Nowego Sącza w organizację tej niezwykle ważnej imprezy. Jest to międzynarodowy festiwal, międzynarodowy, który odbywa się, jak widać, w całej Małopolsce, ale gro tych wydarzeń ma miejsce w Nowym Sączu. Tutaj rozpoczynamy festiwal, tutaj go kończymy. I miasto, prezydent miasta, pan Ludomir Handzel, bardzo się cieszy z tego, że możemy partycypować jako miasto w tym wydarzeniu i chcemy czynnie partycypować. Tak jak wspomniał właśnie pan dyrektor, między innymi udostępniając amfiteatr w Parku Strzeleckim, czy w ogóle Park Strzelecki na potrzeby festiwalu, ale też
płytę rynku. Ratusz, zapraszamy bardzo gorąco organizatorów, jak i wszystkie zespoły, dzieci, które biorą udział w festiwalu, do korzystania z infrastruktury miejskiej, z infrastruktury też drogowej, czyli wszystko, co miasto posiada, można śmiało powiedzieć, oddaje w użytkowanie Małopolskiemu Centrum Kultury przez ten tydzień na potrzeby festiwalu i mam nadzieję, że festiwal będzie trwał do końca świata jeden dzień dłużej, a Nowy Sącz do końca świata i jeden dzień dłużej będzie partycypował w organizowaniu tego niezwykle ważnego dla nas wszystkich wydarzenia. Nie trzeba chyba powtarzać, jak bardzo wszyscy cieszymy się z tego, że kolejny festiwal, kolejna edycja Święta Dzieci Gór będzie odbywała się w Nowym Sączu. Ja do tych wszystkich głosów, które już dzisiaj wybrzmiały, dodam jeszcze to, że dla nas wszystkich niezwykle ważny jest walor edukacyjny tego festiwalu. To, że w czasie tych kilku festiwalowych dni nasze dzieci, nasze, czyli wszystkie te dzieci, które przyjadą na festiwal, spotykają się ze sobą i patrzą na siebie nie przez pryzmat taki, jak często narzuca nam dzisiejszy świat, bo wiemy, że sytuacja polityczna, wiemy, że kwestia rozgrywających się wojen, wiemy, że kwestie gospodarcze powodują bardzo dużą ilość napięć na świecie pomiędzy nami dorosłymi. Ale to, że dzieci, które tutaj przyjadą, będą patrzyły na siebie jak na świetnych znajomych, że nie będą musiały się oceniać przez pryzmat tego, że ktoś jest inny, a to znaczy, że może jakiś niefajny, może gorszy, może dziwny. Nie. Święto Dzieci Gór to jest ten czas, kiedy dzieci poznają się, pokazują swoją inność jako coś pięknego, jako coś, czym należy się cieszyć, czym należy się dzielić. I to chyba jest największym walorem tego festiwalu. Czas, kiedy radość z bycia różnym, ale bycia różnym w sposób naprawdę przepiękny, no po prostu wypełnia ulice naszego miasta. Ogromnie się cieszymy, że możemy, tak jak powiedział już tutaj pan prezydent, udostępnić wszystkim dzieciom, które przyjadą w tym czasie do Nowego Sącza i teren Parku Strzeleckiego razem z amfiteatrem i scenę, którą specjalnie dla festiwalowych występów wystawiamy na rynku w Nowym Sączu. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam wszystkich i indywidualne rodziny, każdego, kto ma pod swoją opieką jakiegoś małolata, ale również wszystkie formy zorganizowane, półkolonie, kolonie, godzina 11:00, codziennie w czasie festiwalu, to jest czas, kiedy powinniście być na Rynku Sądeckim, nie gdzie indziej, bo tam będą się działy najciekawsze rzeczy. Tam będą koncerty, tam będą świetnie zorganizowane warsztaty. Wiemy już o tym z poprzednich lat, że te formy warsztatowe, które są jak gdyby dodatkiem do festiwalu, są bardzo, bardzo ciekawe, więc nie może was w tym czasie na Sądeckim Rynku zabraknąć. Serdecznie wszystkich zapraszamy. W imieniu pani marszałek Iwony Gibas, członkini Zarządu Województwa Małopolskiego, w imieniu Departamentu Kultury chciałam wszystkim bardzo serdecznie podziękować i już na tym etapie troszkę przedwcześnie pogratulować, ale pogratulować za to wspaniałe wydarzenie. To jest państwa praca całoroczna, to jest bardzo intensywna praca, wakacje, kiedy wielu z innych ludzi ma czas wolny dla siebie, ale myślę, szanowni państwo, że jeśli ktoś robi takie działanie z serca i z pasji, to wręcz to nie jest praca. Także życzę wspaniałego, cudownego czasu i wszystkim organizatorom na ręce pana dyrektora Andrzeja Zarycha serdecznie dziękuję za cały wkład pracy. Szanowni państwo, ten ogromny, ważny, cenny i niezwykły festiwal gromadzi co roku wokół siebie coraz więcej partnerów, z czego się bardzo cieszymy i czas, żebyśmy już tych partnerów tegorocznych państwu przedstawili. Oczywiście niezawodnie jak co roku patronat honorowy nad festiwalem objęła pani Hanna Wróblewska, minister kultury i dziedzictwa narodowego, pan Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, pan Ludomir Handzel, prezydent Nowego Sącza oraz pan Tadeusz Zaręba, starosta nowosądecki. Bardzo się cieszymy, już tu na starcie wyrażamy swoje ogromne podziękowanie i zadowolenie, że te patronaty honorowe tak honorowo nam się rozrastają. Festiwal został dofinansowany jak co roku, za co również serdecznie dziękujemy, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Partnerami festiwalu są Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, miasto Nowy Sącz, powiat nowosądecki, miasto i gmina Uzdrowisko Krynica Zdrój, miasto i gmina Szczawnica,
miasto Limanowa oraz Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Bardzo serdecznie tym naszym partnerom dziękujemy. Festiwal jest członkiem Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych i Festiwali i Sztuki Ludowej CIOF. Będziemy gościć przewodniczącego CIOF-u, ale będziemy też gościć przedstawicieli CIOF-u, Światowego CIOF-u Młodzieżowego. Już o tym mówiłem wcześniej z kierownikami na spotkaniu, że właśnie w ramach tych animacji na rynku Młodzieżowy CIOF będzie prowadził te animacje. Bardzo dziękujemy CIOF-owi za coraz ściślejszą korelację z festiwalem. Sponsorami głównymi są firma Koral, niezawodny nasz partner od wielu, wielu lat i nowy partner Polskie Koleje Linowe. Bardzo za to dziękujemy. Dzięki temu możemy zaprosić wszystkie dzieci festiwalu na górę parkową w Krynicy, gdzie będą korzystały nie tylko z wyjazdu i zjazdu, ale z całej gamy zabaw, zjeżdżalni tam na tej górze parkowej w Krynicy będących. Wydarzenie sponsorują również Fakro Spółka z o.o., Bank Spółdzielczy Karpatia, Kaufland Polska, Markety Spółka z o.o., Spółka Jawna, Wawel S.A., Brookbet Spółka z o.o., Gotoma Spółka z o.o., Wiśniowski, Jubiler Sezam, Galeria Trzy Korony, Prospona Spółka z o.o., Fundacja Newag, Piwniczanka Spółdzielnia Pracy, Terma Bania, Muszynianka Spółka z o.o., Furini, Świat Pów i Foteli, Z Transport Spółka z o.o., Media Serwis Zawada Spółka z o.o. Bardzo serdecznie wszystkim naszym sponsorom dziękujemy. No mogą być brawa nawet teraz. To wszystko, żeby miało ten głęboki społeczny sens, musi być przetransportowane do społeczeństwa, musi być pokazane w odpowiednim świetle i dziękujemy naszym partnerom medialnym, którzy objęli patronat nad wydarzeniem. Polskie Radio Dzieciom, Radiowe Centrum Kultury Ludowej, TVP Trójka Kraków, Radio Kraków, Pismo Folkowe, Gazeta Krakowska, portal czasdzieci.pl, Opowiem Ci, Radio RDN Małopolska, Radio RDN Nowy Sącz, portal Góralinfo, Dobry Tygodnik Sądecki, Regionalna Telewizja Kablowa w Nowym Sączu, Miasto NS, portal Sądecki News. Bardzo dziękujemy tak licznym partnerom medialnym za obsługę festiwalu. Bardzo wysoko sobie to cenimy. Kochani, ja tylko na koniec kilku nowościach, bo festiwal znany, lubiany w Nowym Sączu i doceniany. Natomiast staramy się, żeby ten festiwal był żywy, żeby nie skostniał, nam nie daj Bóg, i żeby ciągle jakieś nowe elementy w nim powstawały. A szczególnie zależy nam na tym, żeby dzieci będące uczestnikami tego festiwalu otrzymywały maksymalną ofertę, również tą wypoczynkową, zabawową. Dlatego te nowe elementy typu wyjazd na górę parkową, którego dotychczas nie było, i ten pakiet zabaw, które dzięki Polskim Kolejom Linowym mamy, to jest coś nowego, o co walczymy, żeby zostało w przyszłości. Wycieczka do Krakowa, zwiedzanie w tym roku Muzeum Lotnictwa, a w przyszłych latach różnych innych ciekawych miejsc z całego portfolio Urzędu Marszałkowskiego, jakim jest 25 instytucji kultury, to rzeczywiście jest wyzwanie i tego się nie da pokazać w jeden rok, ale to trzeba w ogóle pokazywać co roku, starać się to zmieniać. Na pewno czymś, na czym nam bardzo zależy i co rozwijamy, to są warsztaty okołofestiwalowe. Te warsztaty w tym roku również będą się odbywać. Już rozpoczęliśmy nabór na te warsztaty. To są oczywiście miejsca ograniczone. Ale w tym roku w ramach tych warsztatów pewna nowość, pewne nowe otwarcie na te środowiska, na które świat współczesny musi i powinien się otwierać. To są dzieci niepełnosprawne, będzie grupa dzieci niepełnosprawnych słuchowo i będą uczestnikami tych warsztatów. I będziemy właśnie mieli partnerów w postaci dzieci niepełnosprawnych, opiekunów. Będziemy mieli propozycje warsztatów, które będą te dzieci otwierać na świat.
będą uczyć tolerancji, również tej tolerancji na niepełnosprawność. To jest bardzo ważne we współczesnym świecie. I te warsztaty okołofestiwalowe również temu zagadnieniu są poświęcone. Także jak Państwo widzicie, jeszcze się festiwal nie zaczął, miejsca się kończą. Doświadczenie tych 2 lat mówi nam, jak to poprawiać, żeby to otwarcie drzwi na te warsztaty było szersze. I w tym roku właśnie takie pewne rozwiązania wprowadziliśmy, żeby szersza liczba osób, dzieci z regionu mogła uczestniczyć w tych warsztatach. To też bardzo ważny element. Drodzy Państwo, no cóż, wybieramy się w tę podróż po raz 31. Podróż, która jest trudna, która od wszystkich wymaga uwagi i dokładności, bo mamy do czynienia z festiwalem największym na świecie w tej chwili, dziecięcym, co od wszystkich dorosłych organizatorów, uczestników, kierowników, pilotów, tłumaczy wymaga dużej uwagi i dużej empatii. Bardzo serdecznie dziękuję kierownikom za obecność dzisiaj na tej naszej konferencji i na naszym pierwszym spotkaniu. Wybieramy się w podróż międzynarodową, kontynentalną znowu. Mamy naprawdę różne destynacje i są te destynacje ciekawe. Za wszystkich trzymamy kciuki. Jak to mówią, diabeł tkwi w szczegółach, oby wszyscy dolecieli szczęśliwie, oby wszyscy wsiedli do samolotu, wysiedli z niego, obyśmy wszyscy przeżyli ten festiwal w zdrowiu, w zadowoleniu i żeby zadziała się tam magia przenikania się kultur i żeby nasze dzieci, jak te wszystkie dzieci, które dotychczas były uczestnikami tego festiwalu, mogły kiedyś jako dorośli ludzie powiedzieć, że było to najważniejsze przeżycie w ich życiu. To jest nasze wyzwanie. W tym roku, Szanowni Państwo, kilka nowych rzeczy, na które serdecznie zapraszamy, bowiem przez cały tydzień festiwalowy tutaj w Małopolskim Centrum Kultury Sokół będzie wystawa Dziecięcy Świat Zmysłów Dotykając Kultury. To wystawa nie tylko wystawa strojów regionalnych z całego świata. Będziemy mieć stroje zarówno z Indii, Japonii, ale też z Arabii Saudyjskiej. Elementy strojów z Kolumbii, z Meksyku i z innych zakątków świata, ale to też wystawa sensoryczna, bowiem będzie można dotknąć niektórych materiałów, ale też powąchać przyprawy, bo świat nie tylko wygląda kolorowo, ale też pięknie pachnie. Dodatkowo w piątek odbędzie się koncert Muzyka Świata, gdzie zaprezentują się wszystkie kapele zespołów, które uczestniczą w naszym festiwalu, ale też będziemy mieć gości festiwalowych, którzy swoją muzyką wzbogacą nasz festiwal. Dodatkowo warto wspomnieć, że będą również konkursy z nagrodami, na które serdecznie Państwa zachęcamy. Każdy dzień festiwalowy będzie miał inny kolor opasek, ale też w amfiteatrze będzie mały kiermasz z naszymi specjalnymi, dedykowanymi produktami, które są dedykowane właśnie największemu festiwalowi, czyli Świętu Dzieci Gór. Serdecznie Państwa zapraszamy. Zespół Małe Niskowiaki, gospodarzem. Dla nas jest to nieprawdopodobne wyróżnienie. Około 10 lat temu już żeśmy byli tutaj gospodarzami Święta Dzieci Gór. Znamy już tą atmosferę. Widzimy, że z roku na rok jest coraz lepsza i jest to ogromne święto nie tylko dla naszego zespołu, ale również dla naszej miejscowości. Jest to ogromne święto dla Nowego Sącza, dla powiatu nowosądeckiego, dla Małopolski i myślę, że dla całej Polski. Mamy co pokazać przede wszystkim nasz piękny region sądecki, nasze piękne stroje, naszą piękną kulturę tutaj i mamy się czym poszczycić przed całym światem, przed tymi zespołami, które tutaj przyjadą i ogromnie się cieszymy. Widzimy tę atmosferę już w naszym zespole przy przygotowaniu do tego Święta Dzieci Gór. Przeżywają to same dzieci, rodzice i nie tylko. Wszyscy to przeżywamy i myślę, że oby tylko wszystko to odbyło się spokojnie, bezpiecznie
i ta atmosfera już nam tutaj towarzyszy. Widzimy dzisiaj po dzisiejszym tym spotkaniu. Ja życzę wszystkiego najlepszego i panie dyrektorze również serdecznie dziękuję już od samego początku za tą opiekę i za tą dobrą organizację, którą tutaj obserwujemy. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, kończąc dzisiejszą konferencję, serdecznie państwa zapraszam na nasz festiwal, ale jeszcze jedna niespodzianka, która się podczas naszego festiwalu będzie odbywać. Będziemy mieć specjalny, dedykowany sklepik festiwalowy, w którym, tak jak wspomniałem, będą nasze gadżety. Zapraszamy serdecznie, by nosić ten emblemat naszego festiwalu i chwalić się udziałem w naszym wydarzeniu. Dziękujemy państwu za przybycie, dziękujemy serdecznie, no i do zobaczenia. Kochani, zbliża się 31. Międzynarodowy Festiwal Święto Dzieci Gór. Od 21 do 27 lipca zapraszamy do Nowego Sącza na koncerty, warsztaty, kiermasze, rękodzieła i wystawy. Festiwal zagości również w Krynicy Zdroju, Limanowej, Ludźmierzu, w Krakowie i Szczawnicy. Szczegóły na stronie festiwalu. Do zobaczenia! Zapraszam Małopolskie Centrum Kultury Soku w Nowym Sączu.